Mamy tu wypisane cztery liczby i chciałbym, żebyście wzięli coś do pisania, zatrzymali ten film na chwilę i uporządkowali te liczby w kolejności od najmniejszej do największej: najmniejsza po lewej, a potem w prawo coraz większe, aż do największej na końcu po prawej. Zatrzymajcie ten film i spróbujcie sami. No to po kolei. Najłatwiej zrobić to tak, że zaczynamy od najwyższej pozycji dziesiętnej, od najbardziej znaczącej pozycji dziesiętnej, czyli od tej najbardziej po lewej, porównujemy cyfry na tej pozycji we wszystkich liczbach, i potem robimy to samo dla kolejnych pozycji, coraz bardziej w prawo, dla kolejnych w prawo, czyli dla coraz niższych, coraz mniej znaczących. Czyli zaczynamy od pozycji jedności, w tej liczbie jedności jest 0, ta liczba też ma 0 na pozycji jedności. Tu też 0 jedności i w ostatniej też 0 jedności. Wszędzie to samo, czyli jedności nic nam nie mówią o tym, która z tych liczb jest najmniejsza. W takim razie przesuwamy się w prawo do pozycji dziesiątych. Ta liczba ma 7 dziesiątych, ta liczba ma 0 dziesiątych i na tej podstawie wiemy już, że druga liczba jest mniejsza niż pierwsza liczba. Pierwsza ma 7 na pozycji dziesiątych. Druga ma 0 na pozycji dziesiątych i nie ma znaczenia, jakie są cyfry na kolejnych pozycjach w prawo. Ta liczba też 7, tak jak pierwsza, i ostatnia też ma siódemkę na pozycji dziesiątych. Z porównania pozycji jedności i potem porównania pozycji dziesiątych wiemy, że ta liczba jest najmniejsza ze wszystkich czterech. Wszystkie mają 0 jedności, ale ta ma również 0 dziesiątych. Czyli najmniejsza jest 0,01. 74. Teraz przesuwamy się do pozycji setnych. Pierwsza liczba ma 0 setnych. Tę liczbę już wykorzystaliśmy. Ta liczba ma 7 setnych, a ta liczba może nie jest to oczywiste, ale ta liczba ma na pozycji setnych 0. Jeżeli nic tu nie ma, to możemy dopisać 0. Nie zmienia to wartości liczby. 0 setnych tak jak pierwsza liczba. Czyli te trzy liczby mają tyle samo jedności. Tyle samo dziesiątych, ale ta liczba ma siedem setnych, a pozostałe mają zero setnych. W takim razie ta liczba jest największa ze wszystkich, jest większa niż pozostałe dwie, z powodu tego, co dzieje się na pozycji setnych i nie ma znaczenia to, co dzieje się dalej, na pozycji tysięcznych i kolejnych. W takim razie najbardziej po prawej 0,77, czyli tę liczbę również mamy z głowy. Zostało porównanie tych dwóch liczb, które mają takie same jedności. Takie same dziesiąte i takie same setne, i w takim razie musimy porównać ich pozycje tysięczne. Ta liczba ma 7 tysięcznych, a ta liczba ma 0 tysięcznych. W takim razie ta liczba jest mniejsza niż ta pierwsza liczba, czyli zapisujemy najpierw po lewej 0,7, a następnie po niej w stronę większych liczb 0,707. I gotowe. Najważniejsze, żeby zacząć porównywanie od najbardziej znaczącej pozycji, czyli najwyższej tej najbardziej po lewej, i kontynuować porównywanie, przesuwając się na kolejne pozycje w prawo, na coraz niższe, albo inaczej mówiąc, coraz mniej znaczące.